Kasia Cichopek nie może chodzić. Nowy nie zaczął się dla niej dobrze. Kasia Cichopek prowadzi bardzo aktywny tryb życia, o czym doskonale wiedzą osoby, które obserwują jej profil na Instagramie. Aktorka chętnie pokazuje w mediach społecznościowych swoje mordercze treningi. Efekty tej ciężkiej pracy są jednak widoczne gołym okiem. Prowadząca pytania na śniadanie może pochwalić się szczupłą, wysportowaną sylwetką i doskonałą kondycją. Pod koniec 2022 roku zaprzestała jednak regularnych treningów. Katarzyna Cichopek dużo podróżowała ze swoim ukochanym, Maciejem Kurzajewskim. Zakochani byli m.in. w Nowym Jorku. Noworocznym postanowieniem kobiety był zatem powrót do aktywności fizycznej. Niestety, Kasia Cichopek, podobnie jak wiele innych osób w styczniu, postanowiła nie oszczędzać się i zacząć od bardzo intensywnych ćwiczeń. Ta decyzja nie była dla niej dobra. Jak wyznała w czwartkowym wydaniu Pytania na śniadanie, zakwasy utrudniają jej chodzenie. Faktycznie, widząc Kasię Cichopek w akcji, można zmęczyć się od samego patrzenia. Zobaczcie sami.